Walka o miejsce w składzie jest bardzo zacięta. Trener po ostatnim spotkaniu zapowiedział zmiany. Tyszanie prowadzili z Wigrami już 2-0, ale ostatecznie Suwałk przywieźli tylko punkt. Myślę, że przede wszystkim skuteczność jeszcze w pojedynczych sytuacjach, które mieliśmy. Mieliśmy jeszcze więcej tych sytuacji i na pewno te sytuacje, które mieliśmy, powinniśmy wykorzystać i zdobyć 3 albo 4 bramki. No na pewno te stracone bramki też nie pozostawiają jakiegoś tam bez komentarza, bo trzeba też te bramki wyciągnąć wnioski z tego, bo w końcowej fazie pierwszej połowy praktycznie stało kilka sekund do końca pierwszej połowy powinniśmy utrzymać koncentrację i tej bramki pierwszej nie stracić. No stało się tak, że ta bramka strzelona przez przeciwnika na 2-1 pozwoliła im na to, żeby wyjść z większym animuszem na drugą połowę. My się bardzo mądrze broniliśmy, no i też w końcowej fazie drugiej połowy nie ustrzegliśmy się straty drugiej bramki. A do tej pory, tak jak powiedziałem, mieliśmy kilka klarownych sytuacji z tego, żeby podwyższyć wynik na 3 i byłoby po meczu. Teraz przed GKS-em spotkanie z liderem i rewelacją rozgrywek. Raków Częstochowa w tym sezonie wygrał 8 spotkań, 4 zremisował i tylko raz przegrał. Podopieczni Marka Papszuna zgromadzili 28 punktów i mają 4 oczka przewagi nad drugą w tabeli Sandecją. Ja wiem jedno, że nie powinniśmy się obawiać tego meczu. Ja wiem, że będziemy patrzeć przez pryzmat tego, że jednego meczu nie przegrał Raków. Ja myślę, że oni też czują duży respekt i szacunek do nas i wcale to nie zmienia sytuacji w ich podejściu do tego, na którym są dzisiaj miejscu, że przegrali jeden mecz, że nas ograli. Tutaj. W ubiegłym sezonie na Stadionie Miejskim Raków pokonał rozpędzony wówczas GKS 3-0. Częstochowianie przerwali w ten sposób serię 9 nieprzegranych spotkań przez trójkolorowych. W Tychach wszyscy pamiętają jednak historyczną wygraną przy Limanowskiego. Prowadzony przez Kamila Kieresia GKS wygrał aż 8-1. Dzięki tej wygranej Tyszanie złapali serię i awansowali do pierwszej ligi. Nie ma takiego tematu, żebyśmy rozpamiętywali całkowicie dwa sezony do tyłu. Skupiamy się na tym, co jest przede wszystkim tu i teraz i to nas interesuje, co się dzieje w danym momencie w klubie. Oczywiście są fajne momenty, kiedy się wygrywa 8 czy w ogóle każde zwycięstwo ma swoją wagę i ma swoją wartość i daje dużo radości, ale my na pewno musimy się skupić na tej robocie, co teraz robimy, bo wierzymy wszyscy, że drużyna gra ciekawy futbol, aczkolwiek no tutaj mamy wszyscy i kibice i my jako trenerzy i zawodnicy powinni dosyć przede wszystkim w postaci punktów. Sporo na temat stylu gry naszego sobotniego rywala może powiedzieć Jakub Piątek. Pomocnik trójkolorowych grał pod Jasną Górą przez blisko 1,5 roku. W tym czasie raz miał okazję zagrać przeciwko GKS-owi Tychy. Tak, udało mi się w tym meczu wystąpić. Nie wiem, tam z 20 minut zagrałem wtedy, nie wiem dokładnie, ale udało się. A jak GKS przyjechał do Częstochowy, wtedy był bardzo duży wynik. To akurat w tym meczu nie grałem, bo zmagałem się z chorobą. Także jedno spotkanie tutaj. Wtedy chyba było dużo kibiców, no nie wiem, tam 13 tysięcy nawet, no ponad jedno. Podchodzę do tego spotkania jak do każdego spotkania, czyli dać siebie 100% i na pewno to zaowocuje, a tak jak wspomniałeś, tak spędziłem w Częstochowie 1,5 roku i nie uważam te 1,5 roku za jakiś czas stracony, tylko za dobre 1,5 roku. Tyszanie na zwycięstwo w lidze czekają od początku września. Po 14 kolejkach zajmują dopiero 13 miejsce. Brak skuteczności to w tej chwili największy problem GKS-u. Raków z kolei może pochwalić się najlepszą defensywą w lidze. Każda seria ma jednak swój koniec i w Tychach wszyscy wierzą, że w sobotę 3 punkty zostaną przy edukacji. Przede wszystkim ich nie takie ustawienie może niestandardowe na naszą ligę, bo grają trójką obrońców i w tym momencie mają tych zawodników ofensywnych troszkę więcej. Na pewno może to stwarzać przy dobrym ustawieniu tej drużyny problemy w defensywie nam, ale myślę, że przygotowanie, jakie robimy i analityczne i fizyczne do tego meczu pozwoli nam zagrać dobre spotkanie i zniwelować ich mocniejsze strony, a my chcemy się skupić na tych naszych mocnych stronach, to my chcemy te nasze mocne strony i atuty w tym meczu pokazać i my chcemy ten mecz, po prostu chcemy go wygrać. Raków już w tamtym sezonie dobrze wyglądał, grałem już nie wiem, ponad rok tym ustawieniem, jak nie dłużej, więc mają to dobrze dopracowane. Dla nas to nie będzie chyba robiło żadnej różnicy. Będziemy się starać tak jak w każdym meczu, czyli na 100% i myślę, że damy radę, no bo jak nie teraz z liderem u siebie, myślę, że będzie dobrze.
W sobotnim spotkaniu do dyspozycji trenera na pewno nie będą Nikolas Wróblewski i Piotr Ćwieląg. W tym tygodniu Wróbelek rozpoczął rehabilitację. Początek sobotniego meczu o godzinie 17:45. Relacja na antenie Polsatu Sport.